czcigodny nasz księże arcybiskupie, nasz arcypasterzu. Radujemy się z tego, że tego wieczoru możemy razem z księdzem arcybiskupem wspólnie uwielbić Pana Boga. Możemy być świadkami, kiedy przez Twoją, księże arcybiskupie, posługę wstąpi Duch Święty na tych młodych ludzi, którzy dzisiaj stoją tutaj przed księdzem arcybiskupem, aby otworzyć swoje serce na jego dary. Lat temu przynieśliśmy nasze córki, naszych synów do kościoła, żeby prosić Święty Kościół Katolicki o chrzest, tak aby byli włączeni do ciała Chrystusa, do tego kościoła. Przez kolejne lata uczyliśmy ich, tak jak potrafiliśmy, żyć według prawd wiary, przykazań Bożych, przykazań kościelnych. Dzisiaj już jako osoby o dużo głębszej, pogłębionej i dojrzałej wierze są tutaj i jesteśmy w takiej nadziei, że sakrament bierzmowania, o który prosimy, oraz dary Ducha Świętego, które przez niego otrzymają, potwierdzą ich dojrzałość do życia chrześcijańskiego i sprawią, że będą świadczyć życiem o Jezusie Chrystusie Zmartwychwstałym. Drogie dziewczęta i chłopcy, kandydaci do bierzmowania, otwórzcie się na dary Ducha Świętego właśnie dlatego, aby dzięki Jego darom, dzięki Jego pomocy, ukochanie krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa ciągle się w waszych sercach i sumieniach pogłębiało. I abyście dzięki temu stawali się ludźmi prawdziwie dojrzałymi w wierze, a przez to także ludźmi dojrzałymi w waszym człowieczeństwie.